Tatuś idzie jeść z kierowniczką Wielkiej Brytwanny. Będziesz miłą, grzeczną sunią, prawda? A jeśli ten urwis sprawi ci kłopot, melduj prosto do tatusia, okej, księżniczko? Nie wiem, co tutaj jest bardziej śmieszne. Czy to, że bajka wyśmiewa się z Donalda Trumpa, czy pies, który ma cały czas ochotę na rimci-cimci? Jednak nie. Najbardziej śmieszną rzeczą w tym wszystkim jest to, że ta bajka jest przeznaczona dla dzieci, które skończyły 7 lat. I serio, nie chcesz się bliżej poznać? Zwiążmy sympatinci. Ja jestem Łukasz, a to jest Korgi Psiak Królowej. Na początku, jak zobaczyłem Trumpa na plakacie tej animacji, to wiedziałem, że to będzie coś grubego, ale to przerosło najśmielsze moje oczekiwania. Sama bajka opowiada o psach królowej Elżbiety, gdyż za życia uwielbiała ona psy rasy Korgi. No i w tej bajce Trump stwierdza, że trzeba zawiązać sojusz między Wielką Brytanią a Ameryką, więc chce połączyć swojego psa z psem królowej, gdyż to były jedyne takie szlachetne psy. Następnie ten pies Trumpa jest kreowany tutaj na super niewyżytą babkę, która tylko myśli o jednym. I najgorzej tutaj ma pies o imieniu Rex, bo to on jej się najbardziej spodobał. No i przez dobrych kilka minut próbował się schować przed Miśką, bo tak ona miała na imię. Przedstawiam naszą najdroższą sunię, wabi się Miśka. Los jednak chciał, że ten pies chował się w złym miejscu, bo pod stołem, gdzie wszyscy siedzieli. I przypadkiem dostał on tak mocnego kopa, że zatrzymał się na klejnotach Trumpa. Panie prezydencie! Wtedy tą sytuację wykorzystał Karol, czyli taki drugi Korgi, który był zazdrosny o Rexa, że ten jest ulubionym psem królowej, a on nie, więc postanowił się go pozbyć i wrzuca Rexa do rzeki, ale on to przeżywa, ale wychodzi dopiero w pobliżu miasta i Hycel go łapie, przez co trafia do schroniska, w którym rozgrywają się psie walki i spotyka tam Wandę. No i ona ma go na początku gdzieś, ale później on jej udowadnia to, że on pochodzi z rodziny królewskiej i ona wtedy leci na jego pieniądze. Wiesz co? Uważam, że pociągający z ciebie misiek. Ale ona w sumie nie jest aż taka zła, bo przy jej pomocy oraz kilku innych poznanych psów w schronisku udaje się Rexowi uciec, po czym trafiają do pałacu, gdzie to Karol bardzo się denerwuje na widok Rexa i innych psów, więc wznieca pożar. Ale wtedy pojawiają się jego psi przyjaciele, którzy potrafią obsługiwać wąż strażacki i gaśnicę, przez co ratują pałac przed pożarem i królowa się niesamowicie z tego cieszy i adoptuje wszystkie te psy. Za to Karola oddaje Trumpowi, żeby on trafił do jego najważniejszego psa. Toż to mezalians. Chcę abdykować. Tak, jej uczucie mnie przerosło. Jak żyć? I generalnie to tak wygląda cała ta animacja. Szczerze powiedziawszy, to nie ma co w niej doszukiwać się większej fabuły, bo ona raczej powstała po to, by wyśmiać Trumpa, niż żeby coś sobą prezentować. Ale jeżeli ktoś chciałby obejrzeć odmurzającą komedię, to polecam. Jedyne, co mnie tutaj dziwi, to ilość podtekstów, jaka jest w tej bajce, bo one są w taki sposób prezentowane, że raczej każde dziecko zrozumie, o co w nich akurat chodziło. A niekiedy lecą oni tam tak grubo, że niektóre żarty nadawałyby się do bajki typu Rick i Morty lub Brickleberry. Dajcie znać w komentarzach, czy znaliście tą bajkę, czy słyszycie o niej po raz pierwszy. Na dzisiaj ode mnie to na tyle, fajnie by było, gdybyście tutaj zostawili łapeczkę w górę oraz subskrypcję, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.